beautiful day. Dobry wieczór, Watołacz. Witam serdecznie w programie Dziewczyny z Fortuną. No i oczywiście, jak co dzień, zapraszam do wspólnej zabawy. Już poproszę o pierwszą zagadkę. No i uwaga, pierwsze 50 zł. A za co? Za ułożenie czego? No właśnie, na razie widzimy, że chodzi o dwa słowa, ale myślę, że mogę powiedzieć więcej. A mianowicie chodzi o nazwy zwierząt. Tak jest, polecenie się właśnie pokazało. Jeżeli próbujecie rozszyfrować te dwa wyrazy, to oczywiście zapraszam do studia. Wiemy, że chodzi o zwierzęta. Wiemy też, że trzeba podać całą odpowiedź, czyli obydwie nazwy, żeby móc wygrać pieniądze w programie. To co, wy się zastanawiacie, a ja tradycyjnie przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Telegazety Telewizji Polsat. Zasady za nami, jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto już poradził sobie z zagadką i rozszyfrował obydwie nazwy, to zapraszam do studia. Kto pierwszy, ten lepszy. Ta zasada nie się sprawdza, więc jeżeli już ktoś ma pomysł, nie powinien czekać. Pierwsze 50 zł do wygrania. Jak do studia trafić? Są dwa sposoby. Z telefonów komórkowych wybieramy gwiazdka 7301, a ze stacjonarnych 704 304 301. Już czekam na pierwszy telefon, chociaż wiem, że pora naprawdę dość późna. Tak późno, nie pamiętam, kiedy ostatni raz się spotykaliśmy. A do tego środek weekendu, no środek, początek w zasadzie. Także myślę, że niewiele osób może przed telewizorem być, ale jeżeli ktoś tam jest, to powinien skorzystać ze swojej szansy. Jeżeli jeszcze nie śpisz, czujesz się na siłach, żeby rozwiązywać zagadki, to możesz sięgać po pieniądze, nie wychodząc nawet z domu. Więc myślę, że warto, jeżeli akurat poradzisz sobie z zagadką. Ważne, żeby nie dać się wyprzedzić, że jeżeli już ktoś wie, żeby wybrał numer do studia i wygrał pieniądze, bo im szybciej będziecie rozwiązywać zagadki, tym więcej osób będzie miało szansę na wygraną. Póki co czekam na pierwszego zwycięzcę. Kto już sobie poradził? Dwie nazwy zwierząt. Wiemy konkretnie, jakiej kategorii dotyczą te słowa, także mam nadzieję, że to w jakiś sposób przyspieszy rozwiązanie zagadki. Reżyser wiedział bardzo dobrze, że dziś widzimy się dość późno, więc obiecał mi, że nie będą dzisiaj serwowane jakieś bardzo trudne zagadki. No, miejmy nadzieję, że uda się na tym właśnie poprzestać. No, to pierwsza rozgrzewkowa zagadka. Dwie nazwy zwierząt do ułożenia, także mam nadzieję, że szybko tę zagadkę będziemy mieli za sobą. Czekają kolejne, pewnie będą nieco trudniejsze, jak to w programie bywa, ale mam nadzieję, że nie na tyle trudne, żebyście sobie z nimi nie radzili. Nawet jeżeli niewiele osób przed telewizorem, nawet jeżeli już jesteście trochę senni, to myślę, że mimo wszystko warto wziąć udział w zabawie. Im mniejsze grono, tym większa szansa, że jeżeli spróbujesz, to wygrasz, więc tym bardziej nie ma co rezygnować, jeżeli jeszcze jesteś na chodzie. Śmiało, kto sobie poradził z tą zagadką, bo o proszę, ktoś jest. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Żyrafa, hipopotam. Bardzo dobra odpowiedź, oczywiście 50 zł wędruje w pani ręce, a my możemy przejść do kolejnej zagadki. Gotowi? No to uwaga. Co tym razem? No, pozostajemy w tej samej kategorii i słuchajcie, bardzo podobna zagadka, może ta druga nazwa nieco dłuższa, ale też chodzi o ułożenie dwóch nazw zwierząt, więc już wiecie, na czym to polega. Trzeba sobie z tym poradzić, tak jak pani przed momentem. Jeżeli uda się szybciej, tym lepiej, bo kolejne zagadki czekają i nagrody oczywiście. Kolejne 50 zł. Próbujemy. Dopóki nie słyszę telefonu, każdy, kto próbuje, ma szansę, a że takich osób na pewno dziś o tej porze nie ma wiele, tym bardziej warto ze swojej szansy skorzystać. Na pewno nie należysz do wielkiego grona, jeżeli jesteś teraz przed telewizorem i czujesz się na tyle jeszcze niezmęczony, żeby spróbować swoich sił, bo wiem, że nawet jeżeli o tej porze jakieś osoby są przed telewizorem, to często bywa tak, że tylko już jednym okiem zerkają na to, co się dzieje na ekranie i ciekawi są tego, jak wygrywają inni.
No właśnie, a ja czekam na kogoś, kto chce wygrać i poradzi sobie z zagadką jak najszybciej, bo tu tempo też jest ważne. Nie liczy się tylko umiejętność rozwiązywania zagadek, ale też to, jak szybko jesteście sobie w stanie z nimi radzić. Warto o tym pamiętać. 50 zł. Kolejne 50 zł za dwie nazwy zwierząt. Kto tym razem będzie najszybszy? Śmiało. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, więc jest szansa. Już jedną zagadkę tego typu rozwiązaliście, więc no, wiem, że przynajmniej jedna osoba jest przed telewizorem. Jeżeli jest ktoś jeszcze i chce spróbować swoich sił, to śmiało. Zapraszam. Kolejne pieniądze czekają. 50 zł za dwie nazwy zwierząt. Jedna z tych nazw nieco krótsza, druga dłuższa, ale to nie zawsze znaczy, że ta krótsza jest łatwiejsza do ułożenia. Czasami jakoś tak jest, że te litery się w taki sposób dziwaczny ułożą, że trudniej jest nam czasami poradzić sobie z tą krótszą nazwą. Także po prostu czekam na pewno na kompletną odpowiedź, bo tylko za taką mogę oddać pieniądze. No i mam nadzieję, że wkrótce usłyszę telefon od kogoś z was. Kto jeszcze nie śpił? Myślę, że o tej porze to powinno być zasadnicze pytanie. Jest w zasadzie praktycznie trzecia, a my dopiero rozpoczęliśmy program. Dodam, że program nie trwa dziś długo, więc tym bardziej zależy mi na tym, żeby rozdać wam jak najwięcej pieniędzy, a mamy na to mniej czasu niż zazwyczaj. Także pobudka, nie śpimy jeszcze. Kto jeszcze nie zamknął oczu, to ma szansę zmierzyć się z zagadkami i wygrać pieniądze, więc na pewno warto z takiej szansy skorzystać. Kolejne 50 zł. Kto jeszcze postanowił wytrwać do tej pory przed telewizorem? Czas, bezcenny czas o takiej godzinie przed telewizorem, to czas, który możemy spożytkować w ten sposób, że no, nie tylko pobawimy się w jakieś łami główki, ale do tego jeszcze można wygrać pieniądze, nie wychodząc nawet z domu. Także myślę, że o takiej porze to bardzo dobra oferta. 50 zł za dwie nazwy zwierząt. Kto już wie? Mam nadzieję, że ktoś już sobie poradził. Jeżeli ktoś jeszcze nie śpi, to myślę, że jest szansa, że już ktoś rozszyfrował obydwie te nazwy. Wiecie, że będzie trudniej. No na pewno nie aż tak trudno, żebyście mieli jakieś duże kłopoty z zagadkami, bo reżyser zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, że widzimy się dziś naprawdę bardzo późno. Poza tym rozpoczęliście weekend, więc pewnie odsypiamy cały tydzień, odpoczywamy, relaksujemy się. Nie każdy do tej porze siedzi przed telewizorem. Tym bardziej reżyser postarał się, żeby te zagadki dzisiaj były takie, z którymi jesteście sobie w stanie sprawnie radzić. No ale to już od was zależy, jak szybkie tempo narzucicie w programie. Nawet jeżeli nie ma wielu osób przed telewizorem, to jeżeli te osoby, które są, postarają się, narzucą sobie dobre tempo, to jest szansa, że kolejne zagadki będą się szybko na ekranie pojawiać. Z drugiej strony rozumiem, że o tak późnej porze czasem nawet te prostsze zagadki mogą nam przysporzyć więcej kłopotu, niż byśmy się z tego spodziewali, bo jesteśmy już zmęczeni, zerkamy jednym okiem na ekran, już pewnie myślimy o tym, żeby oddać się w objęcia Morfeusza, a tutaj jeszcze trzeba troszeczkę pokombinować. No na pewno warto, 50 zł może się pojawić na twoim koncie, jeżeli jako pierwszy, czy jako pierwsza trafisz tutaj do studia z poprawną odpowiedzią. Szansa jeszcze jest, bo jeszcze nie usłyszałam telefonu, także kto jeszcze nie śpi, zapraszam. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301, to dwie drogi do studia. No i pytanie, czy ktoś już sobie poradził?
50 zł czeka, kto wie? Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Ktoś już sobie musiał poradzić. To kto wie? No, słuchajcie, naprawdę szkoda czekać, jeżeli ktoś jeszcze jest przed telewizorem, to śmiało zapraszam, bo im dłużej zwlekamy z odpowiedzią, tym mniej czasu zostaje nam na kolejne zagadki, tym mniej tych zagadek rozegramy. A przecież chodzi o to, żebyście wygrywali pieniądze. Ja wiem, że trudno się zmobilizować o tej porze, a jednak. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Koala, jaszczurka. Bardzo dobra odpowiedź. 50 zł dla pana, super. W takim razie już poproszę o kolejną zagadkę i uwaga, jesteście gotowi? No, cieszy mnie to, że przynajmniej dwie osoby przed telewizorem są. Czy jest ktoś jeszcze? Przekonamy się, mam nadzieję, przy kolejnych zagadkach. Widzę, że zabiło nam się dwa razy więcej nas. To może ja od razu poproszę dwa razy więcej pieniędzy. No i uwaga, co my tu mamy? Cztery nazwy. Natomiast pozostajemy przy tej kategorii, czyli szukamy nazw zwierząt. Litery są pomieszane. Trzeba je odmieszać, ułożyć w odpowiedniej kolejności. Przy czym każdy z tych... Każda z tych nazw zawiera oczywiście wszystkie litery, które musimy wykorzystać. Także nie chodzi o to, żebyśmy sobie wybierali niektóre litery. Ze wszystkich tych liter, które w danym rzędzie mamy, powstaje jedna konkretna nazwa zwierzęcia. Czy będziecie próbować rozwiązywać po kolei te nazwy, czy jakoś swoim systemem zaczynacie, nie wiem, od krótszej albo od takiej, z którą wydaje wam się, że te litery są mniej pomieszane? To jest nieistotne. Ważne, żebym usłyszała wszystkie cztery nazwy poprawnie ułożone. No dobrze, to przyglądamy się, bo dwa razy więcej roboty z rozszyfrowywaniem, ale skoro poradziliście sobie już z dwiema zagadkami tego typu, to myślę, że z tą również dacie sobie radę. Nie pospieszam, każdy w swoim tempie, bo wiem, że to jest naprawdę bardzo późna pora, więc po pierwsze niewiele osób przed telewizorem, po drugie, jeżeli ktoś tam jest, to myślę, że no jest już nieco zmęczony, więc nie rozwiązuje się tych zagadek w tak szybkim tempie, jakbyśmy to mogli zrobić w ciągu dnia. Także spokojnie, biorę na to poprawkę, cierpliwie czekam na telefon od kogoś z was, natomiast jeżeli tylko sobie poradzisz, to nie ma co czekać. Im szybciej usłyszycie tutaj w studiu, tym szybciej ty wygrasz pieniądze i tym szybciej dasz szansę kolejnym osobom na wygrane. 100 zł za cztery nazwy zwierząt. Przypominam, że chodzi o zwierzaki, bo bywa, że tutaj prezentowane są inne kategorie, jeśli chodzi o tę zagadkę, więc żebyśmy tutaj z automatu nie próbowali na przykład nazw państw układać, bo dzisiaj zwierzaki. Myślę, że trochę przyjemniejsza kategoria, bo geografii to się czasami trochę jednak boimy, a zwierzęta to coś takiego, z czym każdy z nas jest w stanie sobie poradzić. No tylko pytanie, jak szybko? Czekam na trzeciego zwycięzcę. Przypomnę, jak trafić do studia, na wypadek, gdyby ktoś w międzyczasie poradził sobie z zagadką. Do studia prowadzą dwa sposoby, dwa numery telefonów. Jeżeli dzwonimy z komórki, wówczas wybieramy ten numer z gwiazdką, czyli gwiazdka 7301. Natomiast jeżeli mamy pod ręką telefon stacjonarny, wybieramy ten dłuższy numer, czyli 704-304-301. Ale myślę, że to jest jasne, bo skoro już usłyszałam dwa telefony, już dwie zagadki za nami, to znaczy, że bez problemu trafia się tutaj do studia i wiecie, jak tutaj zajrzeć do mnie, wygrywając pieniądze. Numery są widoczne na ekranie. Jak tylko ktoś z was będzie miał gotową odpowiedź, zapraszam od razu do studia. I tutaj taka mała rada dla tych osób, które próbują zagadkę rozwiązywać, ponieważ jest późno, więc nie dość, że rozwiązywanie zagadek idzie nam z większym trudem, to jeszcze łatwiej o pomyłkę albo żeby coś nam wyleciało z głowy. Żeby tego uniknąć, każda nazwa, którą już udało nam się rozszyfrować, dobrze by było, żeby znalazła się na jakiejś kartce. Zapisujemy i mamy pewność, że ona tu jest, że nam nie umknie, bo czasami naprawdę bywa tak, że ktoś trafia do studia, mówi, że ma przygotowaną odpowiedź, zaczyna podawać odpowiedź i okazuje się, że po drodze zgubił jakąś nazwę, zapomniał i nie może sobie przypomnieć. A ja płacę za pełną odpowiedź, także żeby nie było takich nieprzyjemnych sytuacji,
to po prostu zapisujemy odpowiedź na kartce, wtedy mamy jasność, trafiamy do studia, po prostu odczytujemy odpowiedź, którą wcześniej zapisaliśmy. No dobrze, to stówa czeka. Wiecie co, może 200 zł, skoro faktycznie jest tak późno i trudno się zmobilizować do tego, żeby w ogóle zagadkę rozwiązać, to niech ta mobilizacja finansowa będzie większa. 200 zł, co wy na to? Próbujemy. Jeżeli ktoś jeszcze czuje się na siłach, to zapraszam. Nie namawiam wszystkich, bo no jeżeli jest ktoś przed telewizorem, kto czuje się bardzo senny i uważa, że nie jest w stanie sobie poradzić z zagadką, okej, zawsze może zobaczyć, jak wygrywają inni. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto jeszcze czuje się na siłach, jeszcze nie jest aż tak zmęczony i uważa, że jest w stanie sobie poradzić z zagadką, to śmiało, to są 200, które mogą powędrować na twoje konto, tylko trzeba spróbować rozwiązać zagadkę. No i oczywiście, jak usłyszycie tutaj z poprawną odpowiedzią, to wygrasz pieniądze. 200 zł czeka. Do wygrania. Śmiało, kto już wie, kto rozszyfrował wszystkie nazwy, to oczywiście zapraszam. Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, to spokojnie. Jeszcze telefonu nie usłyszałam, więc jest szansa, że jeżeli spróbujecie, to się uda. No oby, bo szkoda by było na przykład, nie wiem, rozwiązać dwie nazwy i nie poradzić sobie z resztą. Mam nadzieję, że jak próbujecie, to ktoś sobie prędzej czy później poradzi. No dobrze by było, gdyby to było prędzej, ale tak jak mówiłam, wiem, że jest bardzo późno, wiem, że początek weekendu, więc nie chcę was pospieszać. Każdy pewnie w swoim tempie próbuje sobie radzić. Cztery nazwy. Cztery nazwy warte 200 zł. Czy ktoś już może sobie poradził? No pytam tak nieśmiało, bo co prawda zagadka trudniejsza od poprzednich, bo dwa razy więcej tych nazw, ale to nie zawsze oznacza, że potrzebujecie więcej czasu na jej rozwiązanie. Bywa naprawdę często tak, że rozwiązujecie szybciej te zagadki, które nam wydawało się, że zajmą wam chwilę więcej czasu. Także jeżeli ktoś tutaj sobie poradził, zapisał sobie odpowiedź, wszystkie cztery nazwy na kartce, no to teraz trzeba jeszcze szybko wybrać numer do studia i sięgnąć po 200 zł. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Może 300 zł? No, nic więcej nie mogę tutaj zrobić, oprócz tego, żeby zaproponować wam więcej pieniędzy, bo wiem, że jest bardzo późno, więc jakaś motywacja to jest. Są cztery nazwy do rozszyfrowania. Wiemy, z jaką kategorią mamy do czynienia. Wiemy, że chodzi o nazwy zwierząt. No, to teraz wszystko w waszych rękach. 300 zł za kompletną odpowiedź, czyli za cztery nazwy zwierząt. Pamiętajcie, nie dzwonimy, dopóki nie mamy kompletnej odpowiedzi, bo czasami wydawać by się mogło, że rozszyfrujemy na przykład dwie nazwy, a kolejne dwie już po drodze do studia. Nie zawsze to tak działa. Może się okazać, że potrzebujesz więcej czasu na rozwiązanie zagadki i wtedy no, nie będę mogła zapłacić za niepełną odpowiedź. Także dzwonimy, jak już mamy gotową odpowiedź, zapisane cztery nazwy. 300 zł do wygrania. Pytanie, kto jeszcze nie śpi i próbuje się zmierzyć z zagadką, bo myślę, że kategoria nie powinna wam sprawić większego kłopotu. Tyle, że no, litery czasem są bardziej, czasem mniej przemieszane, nazwy zwierząt bardziej, mniej popularne. No i przede wszystkim
niewiele osób, które w ogóle próbują o tej porze mierzyć się z zagadką, więc mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze jest, że nie wszyscy poszli spać, bo 300 wyczekają. Szkoda by było przegapić szansę na wygranie takich pieniędzy. Kilka osób już wygrało nie pieniądze, ale były to mniejsze pieniądze. Szansa jest teraz na 300, no ale i zagadka trudniejsza. Ale mam nadzieję, że wciąż do rozwiązania w miarę sprawnie, że nie jest to jeszcze zagadka, z którą mielibyśmy jakiś kłopot. Kolejne czekają. Złotych do wygrania. Nie wiem, może z którąś z tych nazw jest problem, bo czasami tak bywa, że nie wiem, dwie nazwy, czy nawet trzy nazwy są w miarę okej do rozwiązania. Nie zajmuje wam to więcej czasu, a bywa tak, że jedna z nazw albo za mocno litery pomieszane, albo jakaś taka bardziej egzotyczna nazwa i bywa problem. No nie wiem, jeszcze nie słyszę telefonu, więc tak sobie tutaj gdybam na głos. Ale tak sobie myślę, że czy jest jakiś problem z nazwą, czy nie. Skoro są cztery nazwy, to tak dla równiejszego rachunku może 400 zł? Co reżyser na to? Nie protestuję. I tak, wiem, która jest godzina. Wiem, że trudno się zmobilizować w ogóle do tego, żeby rozwiązać zagadkę. Nawet jeżeli są osoby, które by sobie poradziły, to często o tej porze mówią, a nie próbuję. Nie wiem, czy o tej porze to dam radę, czy nie, czy uda mi się zagadkę rozwiązać w miarę sprawnie. No i tym sposobem my niepotrzebnie czekamy, bo jeżeli każdy zastanawia się, czy w ogóle rozwiązać zagadkę, czy nie, czy spróbować, no to nic dziwnego, że jeszcze nie usłyszałam telefonu. 400 zł. Może ktoś już? Jeżeli tak, gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. To już sobie poradził, bo naprawdę szkoda, żebyśmy się dłużej zatrzymywali przy tej zagadce. Czekają kolejne i szczerze mówiąc, reżyser mówi, że no, nawet nie brał pod uwagę tego, że tutaj przy tej się jakoś dłużej zatrzymamy. Wiedział, że może to zająć chwilkę dłużej niż przy poprzednich zagadkach, bo tam tych nazw do rozszyfrowania było mniej, ale to wciąż zagadka, z którą jesteście sobie w stanie sprawnie poradzić, o ile ktoś próbuje, bo myślę, że dziś to bardziej kwestia pory niż trudności zagadek. 400 zł. Czy ktoś sobie poradził? Bo naprawdę szkoda czekać dłużej przy tej zagadce. Może warto przejść dalej. No nie chcielibyśmy tutaj nie zmieniać tej zagadki bez zwycięzcy, więc jeżeli jest ktoś, kto sobie poradził, to śmiało. Teraz, póki jeszcze jest szansa, 400 zł czeka.
Nie wiem, no musi być chyba jakiś problem z jedną z nazw. Zastanawiam się, co tutaj reżyser mógł zakombinować, jakie nazwy tutaj powkładał, że jeszcze nie słyszę telefonu. No tak naprawdę jedyna krótsza nazwa to jest ta pierwsza. Pozostałe są dość długie, więc może to jest ten problem. Nie wiem, może faktycznie. Albo te litery tak pomieszane, no bo faktycznie jak się patrzy tutaj na niektóre z tych nazw, to nic specjalnie do głowy nie przychodzi. Czy ktoś już poradził sobie z całą zagadką? Ma cztery nazwy. To przypominam, że 400 zł do wygrania. Jeszcze nie usłyszałam telefonu. Reżyser mówi, że proponuje w takim razie jakieś tutaj ograniczenie czasowe. Co prawda obiecywał sobie i mi, że nie będzie tutaj stresował czasem widzów, ale może faktycznie to jest dobry pomysł, skoro kolejne zagadki czekają, a zatrzymujemy się tutaj niepotrzebnie przy takiej, którą no już powinniśmy mieć za sobą. Cztery nazwy zwierząt do rozszyfrowania. Myślę, że nie jest to najtrudniejsza rzecz, z jaką sobie radziliście nieraz. Także 10 chwil. Spróbujmy w ciągu 10 chwil rozwiązać tę zagadkę. Może to sprawi, że jakaś lekka mobilizacja nastąpi, bo wiem, że o takiej porze to faktycznie trudno się zmobilizować. Siedzimy przed telewizorem, lekko już pewnie zmęczeni, senni, więc narzucić sobie to tempo jest ciężko o takiej godzinie. 400 zł w takim razie, jeżeli w ciągu 10 chwil usłyszę odpowiedź, ktoś z was wygrywa te pieniądze, a my szybciutko biegniemy dalej. 9. Tylko pamiętaj, żeby wygrać 400 zł, to muszę usłyszeć tutaj pełną odpowiedź, czyli cztery nazwy zwierząt, żeby nie było tutaj jakichś rozczarowań, kiedy usłyszę odpowiedź na antenie, to muszą być cztery nazwy. Mamy 9 chwil. Kto zdąży? No ja cały czas czekam na telefon. Im szybciej usłyszę odpowiedź, tym szybciej ktoś z was wygra 400 zł. No i tym szybciej przejdziemy dalej. Kolejne zagadki czekają, więc nie ma co się tutaj zastanawiać. No chyba, że ktoś nie zna odpowiedzi, nie rozszyfrował wszystkich nazw, no to nie ma sensu wybierać numeru. Ale może ktoś taki, kto sobie poradził, jest przed telewizorem. Może właśnie przed momentem udało ci się rozszyfrować każdą z nazw i właśnie teraz wybierasz numer. Dobrze, ja podyktuję z komórki, wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonu stacjonarnego 704 304 301.
Śmiało, zapraszam, bo tu nie ma co czekać do zera. Jeżeli teraz wiesz, jaka jest odpowiedź, trafisz tu do studia i podasz poprawnie ułożone cztery nazwy, wygrywasz 400 zł, a my przerywamy odliczenie i biegniemy do kolejnej zagadki. O to tutaj chodzi, żebyście wygrywali pieniądze. Ja wiem, że jest bardzo późno, początek weekendu, więc naprawdę trudno się skoncentrować i pewnie naprawdę nieliczne osoby przed telewizorem, ale jeżeli się zmobilizujecie, to nawet jeżeli przed telewizorem jest zaledwie kilka osób, to jest szansa, że ta zagadka za chwilę będzie za nami. Zostało nam 7 chwil, więc i tak musimy sobie z nią spróbować jak najszybciej poradzić. Im wcześniej, tym lepiej. Ktoś już sobie poraził, bo faktycznie no, mocno pomieszane te litery. Jak się tak patrzy na te zestawy liter, to od razu nic na myśl specjalnie nie przychodzi, więc trzeba chwilę się pewnie przyjrzeć, zastanowić. Z drugiej strony już chwilę ta zagadka jest z nami, więc jeżeli ktoś spróbował, to jest szansa, że chociaż jedna osoba zdążyła kompletną odpowiedź znaleźć. A jeżeli tak, zostało nam 6 chwil. Jesteśmy już w połowie odliczania i reżyser już tutaj głośno spekuluje, mówi, no nie, no może faktycznie jest problem z którąś z tych nazw. Dobrze, no to skoro tak, to może da się coś z tym zrobić, reżyserka, to może podarujmy sobie jedną z tych nazw, co? No bo będzie szansa, że jeżeli ktoś znalazł te trzy nazwy, to szybko trafi do studia i będzie po zagadce, a tak niepotrzebnie czekamy. Jeżeli faktycznie z którąś z tych nazw jest problem, to może nie ma sensu tutaj naciskać na kompletną odpowiedź, co reżyser na to? To pozostało nam 5 chwil. To na te 5 chwil, co? Zrezygnujmy z jednej z tych nazw. O, udało się. Co ja tutaj widzę? 3 nazwy. 300 zł. No ale reżyser mówi 5 chwil. No tyle nam zostało i w tym czasie, jeżeli ktoś wykorzysta tę szansę, to może wygrać 300 zł za 3 nazwy. Nieważne, z którą nazwą sobie nie poradziłeś. Jeżeli podasz mi 3 z tych 4, wygrywasz 300 zł. Oczywiście wciąż aktualna oferta, czyli 400 zł za kompletną odpowiedź na wypadek, gdyby ktoś faktycznie sobie z całością poradził. Natomiast jeżeli masz 3 nazwy, to już nie musisz się martwić o to, czy jesteś w stanie poradzić sobie z tą czwartą, czy nie. Trafiasz tu z 3, wygrywasz 300 zł, a my przechodzimy do kolejnych zagadek. To co, kto gotowy? 2 drogi do studia, oczywiście z telefonów komórkowych. Wybieramy ten numer z gwiazdką, czyli gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704 304 301. No kto wie? Kto ma przynajmniej 3 nazwy? Bo tyle wystarczy, żeby wygrać pieniądze. Jeżeli nie miałeś 4, miałeś problem z którąś z tych nazw, no to teraz jest już po problemie, bo 300 zł możesz wygrać za 3 nazwy. Nieważne, czy to będą pierwsze 3, ostatnie 3. Po prostu zapominasz o tej nazwie, której nie udało ci się rozszyfrować, podajesz pozostałe 3 i wygrywasz 300. No chyba, że masz kompletną odpowiedź, to tym bardziej nie ma co czekać. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. No uwaga, to kto wie?
4 chwile. Jeżeli nie masz czterech nazw, a udało ci się znaleźć trzy, to naprawdę nie ma sensu tutaj się męczyć, tylko lepiej trafić do studia, wygrać 300 zł, a my przejdziemy do kolejnej zagadki i będzie po problemie. No bo tak to niepotrzebnie, jeżeli szukasz, zastanawiasz się teraz, to niepotrzebnie czekamy i niepotrzebnie też tracimy czas, który już moglibyśmy wykorzystać na kolejne zagadki. Także 300 zł za trzy nazwy to naprawdę nie problem, jeżeli nie udało ci się całej zagadki rozszyfrować. Jest naprawdę bardzo późno, więc nawet jeżeli masz te trzy nazwy, to i tak naprawdę nieźle. Trzy chwile. Kto sobie poradził? Naprawdę nikt? Ktoś musiał sobie poradzić. Jedna sprytna osoba. Trzysta złotych czy 400 złotych? Ile oddam, zależy od tego, ile nazw usłyszę. Ważne, żebym usłyszała telefon jak najszybciej, bo zostały nam dwie chwile. Niewiele czasu, a kolejne zagadki czekają. No to kto ma trzy nazwy i wygra 300 zł? A może jest ktoś, kto ma kompletną odpowiedź i zgarnie 400? Nieważne, czy to są trzy czy cztery nazwy, ważne, żeby ktoś jak najszybciej trafił do studia, bo tym szybciej będziemy mogli przejść do kolejnych zagadek. Dwie chwile. No, czy jest ktoś w drodze do studia? Jeżeli tak, gwiazdka 7301 albo 704-300-4301 to dwie drogi, które prowadzą do studia. Już kilka osób wygrało. No i tutaj jakoś niepotrzebnie przy tej zagadce zatrzymujemy się dłużej. Mam nadzieję, że już sobie ktoś z nią poradził i zostanie lada chwila rozwiązana. No uwaga, trzy nazwy i 300 zł do wygrania. Za cztery nazwy płacę 400 zł. Ważne, żebym już usłyszała odpowiedź. Jeżeli nie udało ci się rozszyfrować czterech nazw, już nie szukaj tej czwartej nazwy. Trafiaj tutaj z trzema i wygrywaj pieniądze. Za długo ta zagadka jest z nami. No uwaga. Kto sobie poradził? Słuchajcie, przejdźmy już dalej. Szkoda czasu. Szczególnie o tej porze, kiedy nawet jeżeli ktoś wytrwał przed telewizorem, to pewnie jest już dość cenny. No o to, żeby miał szansę jeszcze zmierzyć się z kolejnymi zagadkami. Ostatni moment. No, czy komuś się udało, bo naprawdę najwyższa pora kończyć tę zagadkę. No bo jeżeli nikt nie poradził sobie nawet z trzema nazwami, no to nie wiem.
No byłoby naprawdę szkoda zmieniać zagadkę w tym momencie bez zwycięzcy, także jeżeli jest ktoś, kto wie, 300 albo 400 zł do wygrania, ale została nam ostatnia chwila, więc warto się pospieszyć. No i jak? Czy ktoś może? Dobrze, zróbmy tak, jeżeli jest w ogóle ktoś przed telewizorem, kto rozszyfrował przynajmniej 3 nazwy, to niech wybierze numer razem ze mną, bo naprawdę nie mamy już czasu, została nam ostatnia chwila, więc najwyższa pora rozwiązać tę zagadkę. Uwaga, z telefonu komórkowego wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonu stacjonarnego 704 304 301. Uwaga, ostatni moment. I? Za trudna zagadka, czy po prostu nikogo już nie ma przed telewizorem? No bo słuchajcie, no jest przed czwartą, więc o takiej porze no, wcale mnie nie dziwi fakt, że większość osób smacznie śpi. Ale może ktoś, jedna osoba wystarczy, żebyśmy zakończyli tę zagadkę i przeszli dalej. No może do czegoś prostszego, skoro faktycznie te 4 nazwy, czy nawet 3, to już jest zbyt duże wyzwanie, jak na tę porę. No śmiało. No naprawdę szkoda by było na tym etapie zmienić zagadkę bez zwycięzcy. Zbyt długo ta zagadka jest z nami, żeby tak po prostu się poddać i przejść dalej. Tym bardziej, że do wygrania 300 albo 400 zł pewnie tyle nie zaproponuje reżyser za kolejną zagadkę. Dobrze, w takim razie czy mamy jakiś jeszcze czas dodatkowy? Może jest szansa, że ktoś sobie poradził w międzyczasie, przynajmniej z tymi trzema nazwami. Reżyser mówi minuta, tyle jest w stanie zaproponować. Dobre i to, nie za wiele tego czasu, ale jeżeli ktoś być może przed momentem rozszyfrował 3 nazwy, to ten czas wystarczy. Nie szukajcie już tej 4 nazwy, 3 wystarczą i rozwiązujemy zagadkę i biegniemy dalej. Gotowi? No to uwaga, czas, start. Pięćdziesiąt sekund. Jeszcze ktoś zdąży. 300 albo 400 zł do wygrania. Pół minuty. Słuchajcie, kilkanaście sekund zostało, więc naprawdę, jeżeli ktoś jest w drodze do studia, to oby jak najszybciej. I uwaga,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Śmiało. Dlatego tylko tyle mieliśmy tego dodatkowego czasu, bo musimy kończyć program. No ja uprzedzałam, że dziś krótszy program z racji tego, że widzimy się tak bardzo późno. No ale mimo wszystko mnie zdążył zaskoczyć ten koniec programu. Myślałam, że jeszcze mimo wszystko trochę czasu mamy. Okazuje się, że nie. Słuchajcie, no na pewno nie ma czasu na kolejną zagadkę, skoro musimy kończyć program, ale jest jeszcze szansa dla takiej osoby, która być może poradziła sobie z trzema, bo przypominam, że nie muszą być cztery, z tymi trzema nazwami. Jest w drodze do studia, to jeszcze zdąży wygrać pieniądze. 300 zł za trzy nazwy, no i oczywiście 400 zł za kompletną odpowiedź, ale naprawdę nie ma sensu tracić teraz czasu na szukanie czwartej nazwy, kiedy no, nie mamy już za bardzo czasu. Trzy nazwy zwierząt wystarczą, żeby wygrać pieniądze. Ważne, żeby jak najszybciej znaleźć się tutaj w studiu, czy to są trzy czy cztery nazwy, to chodzi o to, żeby ktoś zdążył wygrać pieniądze. A żeby to było możliwe, jak najszybciej muszę usłyszeć telefon. Z telefonów komórkowych wybieramy ten numer z gwiazdką, czyli gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704-304-301. No, śmiało. Naprawdę nikt sobie nie poradził? Jedna osoba. Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, kto sobie poradził, kto nie, tylko kto wytrwał przed telewizorem, bo jeżeli jest chociaż jedna osoba, która spróbowała swoich sił, no to z trzema nazwami na pewno udało się poradzić. No ale nie mamy już czasu. Program dziś krótki, no i właśnie dobiega końca. Mam nadzieję, że zdążę oddać pieniądze, zanim się z wami pożegnam. Tym bardziej, że to ostatni program w tym tygodniu. Widzimy się dopiero w poniedziałkową noc. No tak to będzie. Ostatnim dzisiaj zwycięzcą. Jeszcze jest szansa. No ale ja do was zadzwonić nie mogę, to ktoś z was musi podjąć tę decyzję, wybrać numer do studia, podać przynajmniej trzy nazwy i za moment cieszyć się wygraną. Tylko to musi być teraz, bo nie mamy już czasu. Prawda, nikt? Słuchajcie, no byłoby szkoda tak zakończyć tę zagadkę, tym bardziej, że poświęciliśmy jej chwilę czasu. No, reżyser mówi, gdybym wiedział, że tak będzie, to pewnie bym zagadkę zmienił, no ale to takie gdybanie już po fakcie, no bo teraz i tak nie mamy czasu na zmianę zagadki. Natomiast jest jeszcze szansa, żeby ktoś z was trafił tu do studia z odpowiedzią, podając trzy, przynajmniej trzy nazwy zwierząt rozszyfrowane przy tej zagadce. No ktoś sobie musiał poradzić. Jedna osoba wystarczy, naprawdę, żebyśmy zakończyli ten program jak należy. Kto jeszcze nie śpi? Bo to taka godzina, że niedługo to raczej no, bliżej do wstawania niż do położenia się spać. Myślę, że to jest ten problem, dla którego ta zagadka wciąż jest jeszcze z nami.
To ile nam tego czasu zostało, reżyserka? Dobrze, słuchajcie, trzy chwile zaproponuję od siebie, bo reżyser jest niezdecydowany, więc mam nadzieję, że to wam wystarczy. Uwaga, trzy. Kto ma trzy nazwy? Trzy nazwy, bo tyle wystarczy. Wybiera numer do studia. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Jeszcze zdążysz. Jeżeli wybierzesz teraz numer, jeszcze zdąży cię usłyszeć. Dopóki nie widzisz rozwiązania, masz szansę na pieniądze. A do wygrania 300 albo 400 zł. Szkoda rezygnować z takiej szansy, tym bardziej, że o tej porze na pewno nie masz konkurencji. Dwie chwile. No kto zdąży? Chociaż jedna osoba. Słuchajcie, no bo ja muszę to powiedzieć. Jeden. No nie mamy za wiele tego czasu, więc nawet gdybym tutaj próbowała od siebie jakieś jeszcze chwile zaproponować, to reżyser mówi, no nic nie poradzę, musimy kończyć zagadkę. No i co gorsza, musimy kończyć program, więc jeżeli teraz ktoś nie podejmie tej decyzji, nie wybierze numeru do studia, za chwilę będzie po prostu za późno. Trzy nazwy 300 zł, cztery nazwy 400 zł i mam nadzieję, że jeżeli jesteś o tej porze przed telewizorem i udało ci się rozszyfrować trzy lub cztery nazwy, to masz je zapisane na kartce, żeby nie było żadnej wpadki, czy że coś wyleci z głowy, bo nie mamy czasu na dogrywki. Szybka, zdecydowana, prawidłowa odpowiedź. No, to co? Czy ktoś jednak? Pozostała nam ostatnia chwila, także jeżeli jest tam ktoś jeszcze, to ma szansę wygrać pieniądze. Pytanie, czy z tej szansy skorzystasz? No, uwaga. Trzysta albo 400 zł. Czy ktoś jednak sobie poradził? Słuchajcie, naprawdę nie mamy czasu, więc jeżeli jest ktoś, kto wie i zwleka, zastanawia się, to jest za późno na jakiekolwiek tutaj zastanawianie się. No właśnie, to ile nam do końca programu zostało? 55 sekund, to szału nie ma. No dobrze, słuchajcie, ale dobre i to. Czas, start. Jeżeli jest ktoś, kto sobie poradził przynajmniej z trzema nazwami, może dopiero przed momentem, a może dopiero teraz podjął decyzję o tym, że walczy o wygraną, no to szansa jeszcze jest, zostało 40 kilka sekund, ale to jest czas na szybkie wybranie numeru do studia, za późno na szukanie odpowiedzi. Czekam na kogoś, kto już wie, ma zapisaną odpowiedź na kartce i jest w drodze do studia. Do studia można trafić dwoma sposobami, z telefonów komórkowych wybieramy gwiazdka 7301, a ze stacjonarnych 704-300-4301. Zostało 25 sekund. Warto się pospieszyć. Jeszcze ktoś zdąży wygrać te pieniądze. Byłoby szkoda, gdyby tu w studiu zostały, bo ja z nimi nic zrobić nie mogę, a ktoś z was może się obudzić jutro z tą przyjemną myślą, że na koncie pojawi się 300 albo 400 zł. Tylko trzeba się pospieszyć, bo niewiele czasu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Słuchajcie, czas minął. Czy ktoś jednak wie, bo nie mamy czasu? 300 albo 400 zł. Trzy albo cztery nazwy. No, chociaż jedna osoba, która nie śpi o tej tak późnej porze. Bo myślę, że to jest ten problem dzisiaj, no, żeby nie wiem, jak łatwo reżyser zagadki zaproponował. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Borsuk, niedźwiedź, nietoperz i ośmiornica.
Wszystkie cztery nazwy, brawo, 400 zł wędruje w Pani ręce. Lepiej późno niż wcale, cieszę się, że się udało. Żegnam się z Państwem, życzę kolorowych snów, udanego weekendu i do zobaczenia w Poniedziałkową Noc.